Witam wszystkich w kolejnym odcinku serii gameplay z LSA 15. W dzisiejszym odcinku, jak pewnie już zauważyliście, zajmiemy się rozsiewaniem nawozów. Tym oto rozsiewaczem. Nie wiem, czy on jest troszeczkę za duży, ale będzie ok. Nie przejmujmy się tym. Otwórzmy sobie te drzwiota. O, bo tutaj sobie napełnimy ten nasz rozsiewacz. Wsiądźmy sobie. Jak wsiądziemy, go odpalimy. Dobra, odpalmy. Dobra, nie ma problemu z odpalaniem nowiutki. Znaczy nowiutki, prawie. Ale przynajmniej wyszykowane w środku kabina i w ogóle. Dobra. Jakoś trzeba tu ładnie się wyrobić, żeby drzwi nie przypakować. No i chyba przypakujemy, ale jednak nie. Aha, dobra. Udało się? Udało się. Co to jest? O co chodzi? Dobra, bo trzeba nam aż tam wjechać. Trzeba troszeczkę tutaj o... Jeśmy tylko nie walnęli, o to dobra. Mamy dużo miejsca. Puśćmy go sobie. Mam nadzieję, że ładnie to wygląda wszystko, żeby tu jakichś bugów nie było. Bo szczerze mówiąc, pierwszy raz używam go. Myślę, że jest ok. Zobaczmy, czy animacje są. Są animacje, czyli super. Dobra. Pojedziemy sobie. Znowu daleko, daleko. Dobra, już możemy sobie tutaj przyspieszyć. Tylko znowu droga nierówna, bo widać, co nam ciągnie, że poobijają się amortyzatory i w ogóle. Trzeba tutaj powoli pojechać, bo to... Ale troszeczkę przyspieszmy, żeby też nie jechać nie wiadomo jak, wolno. Szyby nawet pilniej sobie nie mogę otworzyć, bo... Dobra, otwórzmy sobie jeszcze dach. Dobra. I wyjeżdżamy. Światła. Bo jesteśmy oczywiście na drodze. Nie wiem, którą drogą by było szybciej. Myślę, że pojedziemy tędy sobie. Działają kierunkowskazy? Działają. Dobra, wyłączmy już, dobra. Jedziemy. Gdzie już nie ma czarnych okien. Mapa oczywiście jest wydana, link w opisie. Ło, co tu się stanęło? Już na tamtą stronę wyjeżdżamy prawie. Dobra, akumulator mi zaraz siądzie, trzeba zgasić to światło. Tu jeszcze ten... Trawa na drodze DBL już mi się przyczepił, że źle wykonana mapa. Tak to bywa. O kurde, gdzie my pojechali? Zająłem się tymi światłami. Dobra, ale wyrobimy się dla 60. Nie ma. O kurde, ale tu wydeca. Trzeba naprawdę powoli tędy przejechać. Ale doły. Otwórzmy sobie drzwi, żeby nam chłodniej było trochę. Gorąco mówiłem, 30 stopni, prawie 32. Nie mam termometru 60, żeby wam pokazać, ale musicie uwierzyć. Ty już zalewasz z drogi. No kurde, kiedy się droga skończy, to już nie da się jechać w decach. To polskie drogi polne, ja pierdzielę. No, może troszeczkę przyspieszyć. Ale to zaraz by trzeba, oj, trzeba powoli zjeżdżać. Nam się nie zliznąć stąd. Jak się ześlizgniemy, to będzie źle. Dobra, i teraz pełna pizda. Żeby nam wyjechał. Jedzie.
Ale powiem wam, że z przyczepami jest ciężko wyjechać pod tą górę. Do lasu wybierzemy się jeszcze w którymś tym odcinku. Bo ja z lasu jeszcze nie miałem żadnego odcinku. Nawet odcinka, czy tam odcinku, jak tam kto woli. No i jedź pan, dobra. Aj, znowu krzaki na drodze, trzeba to jakoś ominąć, żeby szyby sobie nie wybić. A liściami to może zahaczyć, aby gałęzie nie zahaczyło. Bo ja też miałem takie przypadki w tym, w realnym życiu. Czy w 30 mam szyby, nawet nie mam teraz już, znaczy u dziadka nie mam szyby w 30, bo wybita jest przez ten, przez gałąź. Po prostu była na drodze polnej i jebnęła. Dobra, na to pole nie jechaliśmy. Jechaliśmy na to pole. Dokładnie to o, na to o. Sobie troszeczkę cofniemy. To na raz tam rozrzuci na całość. Dobra, lecimy. Powoli jedyneczką. Miał troszeczkę szybciej, bez przesady, tylko... Dobra, rozrzuci nam to na całość w ogóle? No jak nie, jak tak. Sorry, że tak oddaliłem, bo miał być realnie w kabinie, ale... Musiałem sobie zobaczyć. Mam nadzieję, że wybaczycie mi ten błąd. Która jest godzina? 23:56. Zaraz będzie maj, 1 maj. Nie, to był 3 maj dla Polaków, bo Giraj, czy 1 maj, już nie pamiętam. Ale to w sumie... Nie, 3 maj chyba. 3 maj to było uchwalenie tej konstytucji. 1 maj to też jest jakieś święto. Święto... Nie wiem jakie święto. Może święto pracy. I przy okazji sobie walniemy to pole. Dobra, ile my tam jeszcze tego mamy? Aj, kurde. Dobra, wsiądźmy sobie na chwilę. Ło, co to nam tak powoli jedzie? Znaczy ten idzie. Dobra. Ło, wskoczyliśmy. Jeszcze mamy ponad połowę. Ale to zawaliście wygląda. Nie no, normalnie aż tę fotkę pyknę. O, dobra. Macie poradnik jak robić zdjęcie od razu. Dobra, wsiądźmy tu sobie. O. Ło, posadziliśmy dupę. Dobra. Teraz trzeba, żeby tutaj nie powyniszczyć tego zboża jakoś za bardzo. Tędy pojedziemy pomiędzy. Dobra, w sumie już mogę włączyć. Dobra. To na dwa razy sobie machniemy. Na raz to nam nie złapie chyba całego. O, już widzicie, o tam gospodarstwo w oddali. Czyli tak jakby okrążyliśmy tą mapkę. No, nie złapie nam całego. Mogłem pojechać z tamtej strony w sumie. Źle to troszeczkę zacząłem, ale mniejsza o to. Jak to mówią, ważne, żeby nie wpaść w błoto. Zwłaszcza, żeby Mindzeju mać płaszcza. Ha, 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 ha. Więc tam możecie sobie to znaleźć. To jest takie, nie wiem... Cynek i Damianek? Nie. To było. Tak, to było chyba Cynek i Damianek, coś takiego. Ja nie pamiętam, jak to się nazywało dokładnie i to był taki właśnie żart, ale to nie wiem, to jakiś taki pojebany ten film trochę był. Czy żart, czy ja wiem, czy to żart. Takie gówno powiedziane, prawda? Czy już byśmy mieli 1 maj, czy nie? A, jeszcze minutka do 1 maja. O kurde, skończyło nam się. Kończyło nam się, będziemy musieli pojechać do sąsiada napełnić. Mogłem wziąć worek jeszcze ze sobą. Może złożę sąsiadowi nie ugnąć, wiadomo. Ona się będzie złościł, chłop.
Dobra, gaz do oporu, jedziemy. Naprzód ma. Tu otworzy mi w ogóle. Czekaj, czy jest w domu sąsiad. No by był, bo to... Jak nie ma go, to... Będzie źle. Może mi pożyczy worek. Jedziemy? Lecimy. Nawet do niego. Dobra, zaraz się... No Boże, czym tak wolno. Sąsiad, pożyczysz mi jeden worek? Gdzie on jest? Tam gdzieś w domu, powiedzmy, że jest w oknie. Pożyczysz mi? No, no, bierz, bierz. Dobra. Pożyczył nam. Cienia zjebany. Dobra. Widać, że bogaty jak pożycza. Ja u siebie na gospodarstwie mało kupiłem i nie bym nikomu nie miał jak pożyczyć. Dobra, wsiadamy. Te drzwi otworzymy od razu. O, lecimy od razu, kieruj. Dobra. Dzięki sąsiadowi odcinek się uda. Uhu. Jeszcze nie byliśmy na tym gospodarstwie na odcinkach. Dobra, sąsiad mówił, że o tu gdzieś mamy jechać. Co tutaj pojedziemy? Ten garaż mam otworzyć chyba. Chyba tutaj to ma. No oczywiście, że tu ma. Też ładne zdjęcie by wyszło. Ale walić to. A CTRL to się pomijało, dobra. I teraz gdzie on ma ten napis? Tu ma. Dobra, podnieśmy. Już jest chyba pełno, nie, jeszcze nie. Dobra, już mamy pełno. Nie będziemy mu zamykać chyba. Sąsiad, zamknąć drzwi? Nie. O, dobra. Najwyraźniej będzie on coś sobie robił. Jeszcze w polu. Dobra, w prawo. Zwrot. Mogę zrobić w mapie te ścieżki technologiczne, ale to chyba jest w tym. Trzeba mod ściągać. Żeby tak w GS-ie nie bawić i rysować, to trzeba mieć mod. Jakbym miał ten mod, to by to wszystko realnie wyglądało. Gdyby właśnie wtedy sobie zrobili te ślady i by było widać. Prawda? Dobra. Łączmy sobie tutaj. Nie, tędy gdzieś jechaliśmy. 1 maj, już 2 minuty. Juhu, waluję, dobra, tutaj. Sobie powolutku będziemy jechać. Może mu pojadę na te koło gospodarstwa, na pastwisko wysypię od razu. To mu trawa lepiej będzie rosła, albo nie, nie będziemy mu sypać na pastwisko dla krów. On tu ma kawałek tej łąki, to mu na łąkę wysypiemy troszeczkę. Też sianokosy się zbliżają, trzeba będzie siano wykosić, żeby krowy miały co jeść. Dobra, stój. Dobra, teraz jest good. Tędy sobie chyba pojedziemy. Oj, jednak nie. Troszeczkę tutaj zboże się ujeździ kolegom, no ale trudno się mówi. Zmieścimy się, no. Ale to odrośnie jeszcze to zboże. Tylko trzeba w jakieś drzewo nie pierdzielnąć. No, gałęzie. Te to się wyginają moim już suskiem. Dobra, idziemy mu resztę na łąkę wysypać. A to nawet nie wiem, czy to nie jego pole jest przypadkiem. Stój. Samochód jedzie. Myślałem, że to policja już jedzie, a światy nie mam zapalone. Ale tu rzadko się policja kręci.
Dobra, to jego łąka, możemy sobie mu to wysypać trochę. Ile starczy? Już akurat na wszystko starczy. O, kartofle sąsiada, którego nie lubię, to lepiej, żeby tu nic nie poleciało. Tak to pięknie wygląda wszystko. Jak też wam się podoba, no to łapka w górę. Skręcaj mocniej. Dobra. Ale na kurwa ferenko. O, jeszcze tutaj trzeba w środek trochę dać to. Na środku mu nie urośnie. Taka ładna jak po bokach. Gdzie się dziwił? Jak to urosło po bokach? A w środku pusty. Jeszcze teraz jakby deszcz poszedł, to łóbę miał taki sztos prawe. Dobra, to już wyłączmy. O, mało zostało już to. Już sobie weźmiemy w domu. Albo wiecie co, oddam sąsiadowi. I powiedzmy, że zostaniemy już sobie u sąsiada. Mi się flaszkę muda za ten nawóz, wypije się na pół i się będzie kwita. No tu nie ma ruchu, jedziemy taką. Dobra, tu sobie zaparkuję, tak to. What? Tak wolno, dobra, zamknę mu bramę. Dobra, ja się z wami żegnam. My idziemy pić z sąsiadem. No i do następnego odcinka. Mam nadzieję, że będzie tutaj przynajmniej 50 łapek. Coś to laguje nam. Nie wiem czemu, że przez to, że tu jest dużo elementów na gospodarstwie. No i 50 łapek w górę najprawdopodobniej albo więcej. Fajnie by było więcej, 1000 wyświetleń. Kolejny odcinek. Ja się z wami żegnam. Cześć. I'm looking like money.